Moja mama ma o sobie przekonanie, jakie ma. Słyszy z okazji świąt od pana, który tu jest gospodarzem, ciociu. Ciocia jest leniem i w cioci jest pycha. To jest moja matka. Krew mi się burzy? Nie, bo to samo w mojej matce widzę. Mama się unosi, odchodzi od stołu. Nawet na starość nauczyła się być aktorką. Gesty teatralne robi, macha rękoma, tutaj się takie. No robią efekty po prostu tragikomiczne. Rzecz jest, że wychodzi i za 5 minut, za 10 minut wraca. I wraca, zachowuje się na sposób, który pokazuje, że coś tknęło. Że się przynajmniej już nie protestuje. W jakiś sposób musi być, że się zgadza, bo inaczej by nie wracała. Albo nie tak. Daję inny przykład. Mówię wczoraj to, co mówiłem. O krok za daleko, no powiedzmy o 2 kroki za daleko. Że do pokoju księdza nie wchodzi się na sposób, że wchodzę nie pytając, czy mogę wejść. Chyba, że zostałem tam zaproszony, wysłany, czy wchodzę w jakiś sposób. Natomiast nie robię tego naparcia takiego. Tu w tym domu nie i wobec mnie nie. I mówię o tych słowach głośno. Jeszcze słońce może nie zaszło, już mi ktoś pisze, przepraszam, i bije się w piersi. Że tak zrobię. Gdybym nie mówił dzisiaj tego słowa, które mówię, pewnie bym tego nie ogłaszał. W iluś przypadkach wcześniej, gdzie podobne rzeczy miały miejsce, nie ogłaszam. Ale co się dzieje w międzyczasie? W międzyczasie osoby, które mają za zadanie pilnować księdza Michała jako wysłannicy piekła w tym świecie, w tym wydaniu, no jakąś misję realizują wobec siebie, wobec innych, że się wypełniło pismo też. W tym czasie już wykorzystują te cząstki wypowiedzi, zamieszczają tam jakieś moje zdjęcie i nagłówek z tymi dokładnie słowami. Po co, moimi słowami, po co? No, żeby one dotarły teraz do was. Po co? Żeby zaistniała solidarność międzypokoleniowa, międzynewieściowa i tak dalej. Weźmiemy niewiastę w obronę, tę, która tak robi, czy tak zrobiły, czy... Nie wierzgaj przeciwko prawdziwości słów o sobie i o innych. Bo jeżeli przeciwko niej wierzgasz to, o co się modlisz, to, co Pana Boga prosisz, nie ma się jak stać. Za 1000 lat jesteśmy w stanie powiedzieć, być może z nową mszą jest jakoś tam, a i tak nie powiemy. Rzecz, że 1000 lat nie przetrwa. Po prostu nie ma jak. Nie znaczy nawet, że no, książka jakaś tam msza może się uchowa. Natomiast nie będzie ludzi, którzy korzystając z zaplecza nowej mszy, przejdą drogę od niewiary do świętości. Bo w oparciu o nową mszę nie ma katolickiej świętości. Jest jej pozór. Tak jak w przypadku mojej matki i muszę to mówić jako własny syn. Własny mojej matki syn. Że ona będzie mieć o sobie obraz taki, ale na koniec życia nie jest w stanie wskazać na 2 przesłanki. Jest we mnie pycha, jest we mnie lenistwo, a jest intelektualne lenistwo, duchowe lenistwo, a jest. I ci, którzy żyją z moją matką na starość, mój brat z Londynu może tego nie wiedzieć. Widzi matkę co rok, przyleci na kawę przy stole, posiedzi i odchodzi. Przyjeżdża tu sobie w sumieniu, mówi, że tu przyjechał raz na rok, na tydzień, tak jak w ubiegłym roku. I tydzień siedzi w Ostrowie, tam u teściowej jest, jeździ do lekarza, do tego, a tu przyjedzie na godzinę, 2, posiedzi i go nie ma. A potem będzie dzwonił, mamusiu, wnuczki cię odwiedzą, raz na rok. I tyle. Szukajcie prawdy. Prawda was wyzwoli.
A jeśli nie mówi nam jej przyjaciel, niech powie przynajmniej wróg. Przykłady wczoraj na mojej mamie. Usłyszała o sobie 89 lat kobieta. Ciociu. Leń i pycha. I scenki teatralne. Kobiety tak potrafią, aktorka. A okazuje się, że prawdziwe słowa są. Prawdziwe słowa są. Jako kapłan Zambony Panu dziękuję, że Pan mojej matce mówi słowa, które mówi do niej Duch Święty. Pan Bóg powinien był powiedzieć ksiądz, spowiednik ksiądz. Szczęśliwie własnej matki nie spowiadam, to nie mam okazji tego powiedzieć. Prawdziwe słowa są. Pani głową kiwa, niech Pani zapyta innych, co Pani jest, bo może taki sam przypadek. To nie czekać do 89 lat. Przestrzegam przed tym. Bo nie każdy dożyje, a pytanie, jak dożyje, w jakim stanie umysłu będzie. Czy tam jeszcze jakiś zdrowy rozum, chociaż milimetr, zostanie go. Jak Pani nie wierzy, to podam imiona, nazwiska i adresy bab, które były na rok przed śmiercią i potrafiły sobie robić włosy blond, przed lustrem siedzieć i szminką usta malować. Pobielany grób. Modlić. Cierpię. Mieć odwagę mówić prawdę.